Panie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze mogli spojrzeć na kilka rzeczy. Mianowicie przejdźmy do rozdziału trzeciego na stronie 15. Tam są dwie przypowieści w pierwszym i drugim dziale na tej stronie, które mówią o tej wartości, o wartości Królestwa Bożego. I w tej pierwszej Mateusza 13, rozdział 44 werset mówi: ponownie Królestwo Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w polu, który człowiek znalazł i ukrył. Uradowany nim poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił to pole. I to jest jak gdyby pokazuje, kiedy człowiek odkrywa ten skarb, to wtedy tak naprawdę nic, wszystko inne przestaje się liczyć. Wszystko traci swój blask, swoje znaczenie, swoją wartość. I mi się podoba, ja to odnoszę do tego, co Paweł mówi o swoim poznaniu, o poznaniu Chrystusa, dlatego że my cały czas mówimy, nie da się oddzielić Chrystusa od Królestwa. Chrystus i Królestwo to jest jedno, on jest uosobieniem Królestwa. On kiedy był na ziemi, on był uosobieniem Królestwa. I Paweł mówi, że od kiedy on się spotkał z Chrystusem, to on mówi, wszystko, co mi było zyskiem, wszystko, co było jakąkolwiek wartością, co mówi, ja uznaję ze względu na Chrystusa za gnój tak naprawdę. Tam powinno, to jest to słowo tak jeszcze bardzo oględnie jeszcze powiedziane, to jest gnój, bo jeszcze można ostrzej powiedzieć, ale już nie będziemy, pozostańmy na tym gnoju. I słuchajcie, ale to jest bardzo ważne. My to czytamy i często nie zdajemy sobie sprawy. To naprawdę Paweł przeżył, doświadczył coś, co całkowicie przewartościowało jego życie. Nic się nie liczy, w porównaniu z tym, z poznaniem i pozyskaniem Chrystusa. I tutaj ta przypowieść właśnie o tym mówi, że kiedy człowiek odkrywa, i tutaj znowu jest ten, miał skarb, który jest ukryty, i to jest dla mnie ten znak znowu tej tajemnicy, która jest, on coś odkrył i teraz zobaczył wartość tego i powiedział, że zrobił wszystko, żeby to pozyskać, żeby to kupić. A więc to ten obraz, on sprzedał wszystko, co miał, wszystko, co było wartością dla niego, on sprzedał po to, żeby wymienić to na ten skarb, którym jest Królestwo Boże. I ja czekam na ten moment, kiedy Kościół będzie w takim miejscu, zapatrzony, całkowicie zapatrzony w Chrystusa, zapatrzony w Królestwo i powie, nie ma takiej wartości, którą można by zamienić, wymienić za Królestwo Boże. Ono jest pierwsze, ono jest najważniejsze i w centrum tego wszystkiego jest Jezus Chrystus, jest osoba Jezusa Chrystusa. To jest moja modlitwa, to jest moja tęsknota. A więc nie ma lepszego miejsca dla człowieka niż życie pod panowaniem Króla Królów i Pana Panów Jezusa Chrystusa. To jest ta wartość. I doświadczanie tej rzeczywistości, panowania i władzy Chrystusa. I druga, nie ma lepszego życia dla człowieka niż w wypełnianiu woli Bożej, w zaangażowaniu we współpracę z Nim, w realizowaniu Jego odwiecznego planu. I zobaczcie Jezusa, który był, kiedy był na ziemi. On cały czas odnosił się do swojego Ojca. On cały czas komunikował to, że On jest w tym połączeniu, w takim połączeniu z Ojcem, że On nie mówi niczego, czego Ojciec Mu nie mówi i On nie robi niczego, czego Ojciec Mu nie robi. Jego pragnieniem, jak Pan Jezus powiedział tak, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca Mego i wypełnić jego wolę. To jest mój chleb, czyli co dawało Mu energię, To było wypełnianie woli Bożej. Chleb, kiedy oznacza to, że my potrzebujemy chleba po to, żeby mieć energię. I teraz Jezus mówi, moją energią, moją siłą, która przychodzi, moim chlebem, moim pokarmem, który mnie napędza w moim życiu, to jest co? Wypełnienie woli Bożej. Wypełnienie woli Ojca. To jest moja siła. Ja mam chleb, o którym wy w ogóle nie wiecie. To jest ta wartość. I Jezus jakby zademonstrował, On pokazał to swoje przywiązanie do Ojca i do wypełniania woli Ojca, którą było Królestwo, Boże Królestwo. To jest ta główna idea wypełnienia przez Chrystusa, wypełnienia swojego powołania i przeznaczenia. I On był gotowy zapłacić każdą cenę, żeby wola Ojca się wypełniła, żeby Królestwo Boże się mogło zamanifestować. A więc co z Jego naśladowcami? Chodzimy w Jego ślady. To jest ta pierwsza. Druga przypowieść, która jest mowa o, że to jest Królestwo Niebieskie podobne jest do kupca szukającego pięknych pereł, a znalazł jedną bardzo cenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją.
I znowu to jest bardzo, bardzo podobne, co mówi o wartości, ale mówi też jeszcze coś innego. Dla mnie ta przypowieść mówi jeszcze coś innego, że każdy człowiek ma w sobie tą potrzebę znalezienia czegoś, co ma naprawdę wartość. Czy on sobie zdaje z tego sprawę, czy nie zdaje sobie z tego sprawy, czy w pewnym momencie wie, czy nie wie, to może być w nim zatrute, zabite z różnych powodów, ale w każdym człowieku jest ta potrzeba znalezienia tego, co ma prawdziwą wartość. I człowiek nie jest szczęśliwy tak długo, dopóki nie znajdzie tego, co ma prawdziwą wartość. I dlatego nasza misja polega na tym, żeby ludziom pokazać, zademonstrować, co jest prawdziwą wartością. I nasza Ewangelia, głoszenie Ewangelii, Ewangelii Królestwa, to jest pokazywanie ludziom, co ma prawdziwą wartość, demonstrowanie tego, co ma w życiu prawdziwą wartość, co się naprawdę liczy. I kiedy ludzie to łapią, to wchodzą w to, mówię wam, wchodzą w to bardzo, bardzo łatwo. Dlaczego to tak jest? Dlatego, że ciągle każdy człowiek jest Bożym stworzeniem i w nim ciągle jest ten pierwiastek, jest to wszystko, co Bóg włożył. To zostało stłumione, zabite i tak dalej, ale to gdzieś pozostaje, ta tęsknota za tym pozostaje, więc człowiek tak naprawdę jest poszukiwaczem. Jest, ironią jest to, że są ludzie tacy, którzy wierzą w to, że ich życie polega na poszukiwaniu, że oni całe życie mają szukać i nigdy nie znajdą. Także jak im się oferuje na przykład Ewangelia, oferuje się im Chrystusa, to mówią, nie, to nie może być co, bo człowiek nie może znaleźć coś, musisz całe życie szukać, nie? Celem życia jest szukanie i to jakoś daje pewną satysfakcję. Coś takiego jest przede mną, ja ciągle czegoś szukam, no i to mnie jakoś satysfakcjonuje. Nigdy nie wierzą w to i nie myślą o tym, że mogą coś znaleźć. Oczywiście, kiedy my rozumiemy to, że nawet wtedy, kiedy znajdziemy tą perłę, cenną perłę, kiedy znajdziemy tą wartość, to nasze szukanie się nie kończy. W tym miejscu się nie kończy. My nie spoczywamy na laurach. My wiemy, my otrzymujemy tą wartość, ale my tą wartość pomnażamy. Naszym celem jest pomnożenie tej wartości później. I na tym polega Królestwo Boże. Dobrze. I teraz jakby chciałbym przejść do... z wami jeszcze na stronę 19 i tam jest przypowieść, która o ziarnie gorczycy. Tam jest powiedziane Mateusza 13 rozdział 31 do 32 werset. Podał też im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które człowiek wziąwszy zasiał na swoim polu. A jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, ale kiedy wyrośnie, jest największe ze wszystkich jarzyn i staje się drzewem, także ptaki niebieskie przylatują i gnieżdżą się w jego gałęziach. Akurat to ziarno gorczycy w Izraelu jest, okazuje się, że w Izraelu gorczyca staje się drzewem. U nas nie, ale w Izraelu gorczyca staje się drzewem. I tutaj Królestwo Boże jest przyrównane do takiego ziarna gorczycy. Ja chciałem jeszcze jedną uwagę ogólną, jeśli chodzi o przypowieści. Podać przypowieści. Ja wierzę w to, że w tych przypowieściach nie chodzi o to, żebyśmy przypatrywali się każdemu szczegółowi, każdemu słowu i nadawali znaczenie. Ja wierzę w to, że Jezus przez przypowieść dawał ogólną, jakąś ogólną, rzucał ogólną myśl, którą trzeba było, należało uchwycić. My nieraz mamy taką tendencję, żeby z wszystkiego zrobić już całe kazanie i tam każdy szczegół, każde słowo nadać temu znaczenie. Nie, to były obrazy. Jezus rzucał obrazy. I Mirek mówił o tym wczoraj, nie? Że to są proste rzeczy, to są proste obrazy wzięte z życia po to, żebyśmy zrozumieli ideę. I tak samo jest z tym ziarnem gorczycy. I co jest takiego ciekawego w ziarnie gorczycy? Co jest takiego ciekawego? Jest powiedziane, że to jest najmniejsze z nasion, a staje się wielkim drzewem. Dla mnie to mówi o tym wielkim potencjale, jaki jest w tym małym ziarenku. Nie chodzi nawet o ilość tego, chodzi o jakość. Chodzi o to, że ten potencjał w tym ziarnie jest taki, w tym jednym małym ziarenku, najmniejszym ze wszystkich ziarn jest taki potencjał do tego, żeby to ziarno stało się potężnym, stało się drzewem. I Pan Jezus mówi, że taki jest Królestwo Boże, że Królestwo Boże właśnie taki w sobie potencjał posiada. A więc nie ma co się dziwić, że Pan Jezus powiedział, szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wtedy, kiedy zainwestujemy w to, co jest najważniejsze, kiedy zainwestujemy w Królestwo Boże, to ten potencjał jest taki,
że to rośnie i wszystko w zasadzie inne wokół tego, że tak powiem, wszystko inne rośnie wokół tego. Wszystko inne jest dodawane. Wszystko inne wiąże się, wszystko inne wynika z tego potencjału, jaki jest w Królestwie Bożym. Każda rzecz, każda dziedzina życia w naszym życiu, kiedy Królestwo Boże do nas przychodzi, każda dziedzina życia jest dotknięta, ma być dotknięta. Wobec tego pytanie jest takie, jakie są główne, takie podstawowe warunki do tego, żeby ten potencjał Królestwa mógł być uwolniony. I myślę, że to są takie rzeczy, które z jednej strony są oczywiste, ale z drugiej strony myślę, chciałbym jakby je przywołać, dlatego że to też ma znaczenie, będzie miało znaczenie w naszym sposobie zwiastowania Ewangelii. Pan Jezus powiedział tam, cytowane to już było kilka razy przez Mirka również, w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, wersety 14 i 15. Tam jest powiedziane, że Jezus chodził, teraz ja otworzę to, lecz potem, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. I chcę zwrócić uwagę na tym, że w naszej Brytyjce nie ma tego użyte, głosząc Ewangelię Królestwa Bożego, tylko głosząc Ewangelię Bożą. Ale dla mnie jest bardzo istotną rzeczą, kiedy studiujemy Słowo, żebyśmy zrozumieli, na czym polega, czym jest Ewangelia Królestwa i czym ona się różni od Ewangelii, powiedzmy Ewangelii Zbawienia. I tu jest bardzo mocno podkreślone, że Jezus głosząc Ewangelię Królestwa i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie i wierzcie Ewangelii. A więc tym jakby wezwanie do Królestwa zaczyna się od czego? Opamiętajcie się. I to słowo opamiętanie, Mirek też wspomniał o tym, to słowo opamiętanie to jest greckie słowo metanoia, co oznacza przemianę umysłu, zmianę sposobu myślenia. A więc nie jest tylko kwestią tego, że kiedy my, opamiętanie nie oznacza, że my wyznajemy tylko nasze grzechy. Rozumiecie, że my przychodzimy, wyznajemy grzechy i wszystko jest załatwione. Jest coś o wiele, wiele ważniejszego, większego. Metanoia to jest przemiana umysłu. Metanoia, ja nazywam to moją definicję metanoi, to jest przyjście po rozum do głowy. Człowiek bez Boga jest głupi, tak? Głupi rzekł, w sercu swoim nie ma Boga. I wybrałbym wyraźnie, że człowiek bez Boga jest głupi. I teraz, kiedy Ewangelia staje na jego drodze, on nagle mówi, ale ja głupi jestem. Teraz mamy właśnie ci ludzie, to małżeństwo, o którym dzisiaj wam opowiadam, o tej kobiecie, spotykamy się z nimi i człowiek modli się i mówi, Panie Boże, jaka szkoda, że ja tak późno Ciebie poznałem. Ale jest ten moment przyjścia po rozum do głowy. Gdzie ja jestem? W jakim ja miejscu jestem? To jest metanoia, to jest pokuta. To jest to opamiętanie, ja bym to powiedział, tak? Bo w opamiętaniu później jest też wyznanie grzechów, ale to jest to miejsce. Matko, gdzie ja jestem? Ja już nie chcę dłużej być, bo przychodzi do mnie Ewangelia, ja mam coś lepszego przed oczyma. Ja widzę coś innego, ja widzę miejsce, w którym byłem już teraz i ja już w tym miejscu nie chcę być, bo jest coś lepszego dla mnie. To jest opamiętanie, to jest metanoia. A więc człowiek podejmuje decyzję, że zmienia całkowicie swój kierunek, zmienia kierunek swojego myślenia. Z życia pod władzą diabła przechodzi pod władzę, pod panowanie Jezusa. I tak naprawdę opamiętanie oznacza, ja dzisiaj decyduję się wejść pod panowanie Jezusa Chrystusa. To jest ta przemiana sposobu myślenia. Ja dzisiaj chcę myśleć Bożymi myślami. Ja dzisiaj chcę być tym, który będzie myślał tak, jak Bóg myśli. To jest metanoia. I teraz ta metanoia prowadzi nas do następnego, że ona prowadzi nas do tego, że my się uniżamy przed Bogiem, że my wyznajemy nasze grzechy, że my prosimy o oczyszczenie, że my doznajemy usprawiedliwienia. I to nas prowadzi do tego następnego etapu, którym jest co? Nowonarodzenie. A więc opamiętanie prowadzi nas do tego następnego kroku, którym jest nowonarodzenie. I nowonarodzenie to jest coś, co jest już Bożym dziełem. Opamiętanie jest czymś, co my czynimy, co my robimy. My stajemy w tej postaci, my podejmujemy decyzję o tym, że my chcemy zmiany, że my następuje metanoia w nas, zmiana sposobu myślenia i przychodzi później co? Przychodzi łaska od Boga, łaska zbawienia,
która jest, nazywamy to nowonarodzeniem. I Pan Jezus powiedział wyraźnie, ten klasyczny przykład, to klasyczna historia spotkania Jezusa z Nikodemem, kiedy Jezus mówi wyraźnie, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Czyli ten warunkiem tego, żeby móc widzieć Królestwo Boże, jest co? Ono jest nowonarodzenie. I później dalej mówi tak, nikt nie będzie widział Królestwa Bożego, ale nie może wejść do Królestwa Bożego, jeśli nie narodzi się na nowo. Czyli ten akt nowonarodzenia, on jest absolutnie, absolutnie strategiczny, absolutnie ważny i to jest coś, co jest dziełem Boga, to nie jest nasze dzieło. Nowonarodzenie jest dziełem Boga. Jest jest wynik, jest proces, który nas do tego miejsca doprowadza i to jest odpowiedź, nasza odpowiedź, znowu opamiętanie jest naszą odpowiedzią na to, co Bóg później czyni poprzez słowo, które jest zgłoszone. I teraz to jest bardzo ciekawa rzecz. Nowonarodzenie, Biblia bardzo wyraźnie mówi, czym jest nowonarodzenie. I otwórzcie list do Kolosan. I tutaj znowu nie mamy tego, ale ja w liście do Kolosan, pierwszy rozdział listu do Kolosan. Jest? O właśnie, widzicie, to ja nawet nie pamiętam, co ja tutaj napisałem. No 20, słusznie, zgadza się, wszystko jest. O tak, Kolosan 1, 12, 14. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie przez krew Jego przebaczenie grzechów. Zobaczcie, co się dzieje w nowonarodzeniu. I to jest, myślę, absolutnie kluczowa rzecz, absolutnie strategiczna rzecz. My zostajemy przeniesieni z jednej rzeczywistości do drugiej rzeczywistości. Z ludzi, którzy żyją pod władzą nieprzyjaciela, pod władzą diabła, z ludzi, którzy żyją życiem z tej ziemi, my zostajemy przeniesieni do królestwa, czyli pod władzę Boga, ale my jesteśmy w duchowym wymiarze, jesteśmy przeniesieni do nieba. Przeniósł nas do królestwa Syna swego. Dlaczego tak możemy powiedzieć? Bo Paweł mówi w liście do Efezjan, że wraz z Chrystusem zostaliśmy wzbudzeni, wraz z Chrystusem zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. A więc nasza pozycja duchowa, ona jest tam w niebie. Nasza pozycja duchowa to jest ta pozycja wraz z Chrystusem. My jesteśmy tam posadzeni i my potrzebujemy to zobaczyć. To jest tak bardzo ważne dla naszej tożsamości. To jest tak ważne dla naszej... Gdzie jest nasza tożsamość? Ja wam powiem tak, ja dzisiaj powiem tak. Dla mnie moje nazwisko Wiesław Zięba jest mniej ważne niż moja pozycja w niebie jako Syna Bożego. Dla mnie moja nazwa, mojej denominacji, kościoła czy czegokolwiek jest mniej ważna, jest w zasadzie nieważna w porównaniu z moją tożsamością, jaką mam w Chrystusie i w Królestwie Bożym. To jest bardzo, bardzo ściśle związane, gdzie jest nasza tożsamość. I ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, my musimy zadać sobie pytanie, gdzie jest naprawdę nasza tożsamość? Czy my ciągle jesteśmy ludźmi, którzy żyją w tym ziemskim wymiarze, czy my jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę dla nas rzeczywistością jest Chrystus i Jego Królestwo? Nasza ojczyzna jest w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. Skąd oczekujemy naszego Pana? To jest rzeczywistość. To jest ta duchowa rzeczywistość. My jesteśmy ludźmi duchowymi, my jesteśmy istotami duchowymi. Dzięki temu, że Chrystus umarł i On nas ożywił, On ożywił naszego ducha i On nas połączył z sobą i my jesteśmy ludźmi stamtąd. My nie jesteśmy ludźmi z tej ziemi. Jesteśmy ludźmi nie z tej ziemi. To jest fantastyczne. To jest absolutnie fantastyczne. Nasz Bóg jest niesamowity. I teraz chodzi o to, żebyśmy tą pozycję zobaczyli, żebyśmy zobaczyli to miejsce, dlatego że to zmienia wszystko. To zmienia wszystko. Ja nie należę do tej ziemi. Ja nie należę do tego systemu, tego świata. Ja należę do Niego. Jestem Synem Bożym przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To jest moja tożsamość. Jestem Synem Królestwa Bożego. I ja reprezentuję Królestwo tutaj na ziemi. Ja reprezentuję władzę i panowanie Boga tutaj na ziemi. On nas, dlatego że On nas przeniósł, On nas przeprowadził. To jest ta zmiana, nowonarodzenie, to jest ta zmiana naszej, tej rzeczywistości duchowej. Spod władzy diabła, spod władzy ciemności do Królestwa Syna Bożego. I teraz co? I teraz to Królestwo Syna Bożego, to jakie to jest Królestwo? To nie jest pokarm i napój, a to jest co? To jest sprawiedliwość, pokój i radość. I pozwólcie, że na koniec się zajmę tymi rzeczami. Dlatego, że my bardzo chcemy, my mamy potrzebę,
I mamy pragnienie, jesteśmy tak skonstruowani, że naszym pragnieniem jest życie w pokoju i życie w radości. I Pan Bóg nam obiecuje, Słowo Boże obiecuje nam to, że naszym udziałem jest radość. Paweł mówi, że zawsze się radujcie. Paweł mówi o sobie, że on ma radość, która jest niewysłowiona, radość, której nie da się opisać. On mówi nawet w różnych trudnych okolicznościach, on mówi radujcie się i on się radował w więzieniu zadyby w kudy. Fajne, chyba to kupię sobie sam. Zakuty w dyby. Zakuty łeb są. On mógł, nic nie było w stanie oddzielić go od radości, od Chrystusa, kiedy w tym więzieniu, kiedy on śpiewał i chwalił. A więc to jest coś, co jest przypisane dla nas, ale chcę powiedzieć jedną rzecz. My pomijamy często to, co jest tam, co jest pierwsze. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość. I teraz czym jest sprawiedliwość? Ja mam taką swoją definicję sprawiedliwości, najprostszą, jaka może być. I ona nie ogarnia wszystkiego na pewno, chcę wam powiedzieć, ale ona jest czymś, co znowu rzuca jakiś taki obraz i światło. Dla mnie, kiedy Chrystus przychodzi, kiedy my rodzimy się na nowo, kiedy Chrystus wchodzi w nasze życie, On przyprowadza swoją sprawiedliwość, to znaczy swój porządek do naszego życia. Czyli innymi słowy, sprawiedliwość Boża to jest wprowadzenie Bożego porządku do naszego życia. Rozumiecie, co to znaczy? I teraz, wtedy, kiedy przychodzi Boża sprawiedliwość, kiedy przychodzi Boży porządek do naszego życia, do mojego życia osobistego, kiedy przychodzi Boży porządek do mnie, później przeze mnie przychodzi dalej, na różne dziedziny mojego życia, rezultatem tego jest pokój i radość. I chcę powiedzieć wam, że nie możemy pominąć tego elementu. My szukamy pokoju, szukamy radości, ale tak długo, dopóki Boży porządek nie będzie przychodził, tak długo nasz pokój i radość są ograniczone. I w psalmie czytamy, że pokój jest dziełem sprawiedliwości. Jest wersety, które mówią o tym, że to jest konsekwencja. I dlatego Pan Jezus powiedział, znowu szukajcie naprzód Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Tego Królestwa Bożego nie da się oddzielić, sprawiedliwości nie da się oddzielić od Królestwa Bożego. To jest jeden z ważnych elementów. Ja myślę, że na następnej szkole, kiedy będziemy mówić o naturze Królestwa, będziemy mówić między innymi o tym więcej. Sprawiedliwość to jest Boży porządek. I teraz ten Boży porządek, gdzie on się zaczyna? On się zaczyna w naszym wnętrzu. Na czym polega ten Boży porządek? To, że zostajemy pojednani z Nim. Ten pierwszy, ten etap porządku, zostaniemy pojednani z Nim. Dlaczego? Dlatego, że do tego momentu jesteśmy wrogami Boga. Jesteśmy wrogami Boga, Jego przeciwnikami. I to przynosi do naszego życia ból, rozterki, rozdwojenie i tak dalej, i tak dalej. Wtedy, kiedy my jesteśmy pojednani z Nim, to jest ten pierwszy etap Bożego porządku, który przychodzi do nas. I my mamy pokój z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Tu się zaczyna ten porządek. Zaczyna się w naszej duszy. Już dusza nie jest rozdwojona. Nasz wewnętrzny człowiek nie jest rozdwojony. On jest zjednoczony z Nim. I to jest to miejsce, gdzie... I wiele ludzi później, kiedy doświadczy tego, mówi, szkoda, że tak późno. Dlatego, że doświadczają czegoś fantastycznego, czegoś nadprzyrodzonego, czegoś, co jest w zasadzie, do czego byli przez całe życie powołani i przeznaczeni. Ale wtedy, kiedy przychodzi tu porządek do wnętrza, to następnym etapem jest to Królestwo Boże, które się ma rozszerzać na każdą sferę i każdą dziedzinę. Czyli my sprowadzamy Boży porządek w każdą dziedzinę naszego życia. My sprowadzamy Boży porządek do naszego domu. Sprowadzamy Boży porządek, sprawiedliwość Bożą do naszego małżeństwa. Do naszych relacji rodzinnych, szukamy Bożego porządku, szukamy Królestwa Bożego, szukamy Jego sprawiedliwości, szukamy tego porządku. Zobaczcie, my dzisiaj jesteśmy w poważnym kryzysie, jeżeli chodzi o rozszerzanie Królestwa Bożego. Kiedy patrzę na życie rodzin, kościoła, kiedy patrzę na małżeństwa, które się rozpadają, my potrzebujemy Królestwa Bożego, potrzebujemy sprawiedliwości, porządku Bożego do naszego życia, do życia kościoła. Boża sprawiedliwość musi się objawić, nie możemy jej pominąć. Nigdy nie będziemy mieli pokoju w pełni, jeżeli będziemy to pomijać i będziemy próbować sami budować sobie swój własny świat bez Niego, bez Jego sprawiedliwości. Będziemy ponosić porażki, będziemy cierpieć, będzie nas bolało, a będziemy udawać, że jest okej.
To jest takie, tego typu rzecz, to jest tego typu takiej wagi. Sprawiedliwość Boża jest takiej wagi. I my tą sprawiedliwość Bożą rozszerzamy. Ta sprawiedliwość Boża, ona przychodzi, ten pol sprawiedliwość, czyli Boży porządek, on przychodzi do naszej sfery, do naszych biznesów, do naszej pracy, do naszej edukacji, do wszystkiego. Chcemy widzieć, jak Boży porządek wchodzi na tę ziemię. To jest Królestwo Boże. To jest Jego sprawiedliwość. I Bóg mówi, jeżeli będziecie szukać Królestwa i Jego sprawiedliwości, wszystko inne będzie wam dodane. Jeżeli będziecie widzieć Królestwo Boże, jeżeli będziecie szukać Królestwa, Jego sprawiedliwości, to wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Jeżeli będziecie tego szukać. Wszystkie inne rzeczy. I Bóg jest Bogiem, który nam chce dodawać. Który chce nam dodawać. On jest hojny, On jest dobry, On chce dodawać. Ale On może nam dodawać na Jego warunkach, a nie na naszych. Więc tak ważną rzeczą jest nasze uniżenie, nasza pokora, nasze uznanie Jego panowania, Jego władzy i uznanie tego, że Jego rozwiązania są najlepsze. Że Jego rozwiązania, bez względu na to, co nasza głowa mówi, bez względu na to, co my czujemy, to uznanie po prostu tego, że Jego rozwiązania są najlepsze. Że Jego sprawiedliwość jest najlepsza. Że prawda, która jest w Nim, tylko i wyłącznie w Nim, jest dla nas najlepsza. Kiedy to rozumiemy, kiedy rozumiemy te fundamenty, te podstawy, kiedy rozumiemy te warunki, które muszą być spełnione, żebyśmy byli ludźmi Królestwa i funkcjonowali, żeby Królestwo się w nas rozszerzało, nasze życie zostaje całkowicie przewrócone. Wtedy też przychodzi bojaźń do naszego życia, a bojaźń Boża to my się zaczynamy z Nim liczyć naprawdę. Nie będziemy podejmować decyzji, które my czujemy, które są dla nas lepsze, dobre, tylko będziemy podejmowali decyzje, które wiemy, wynikają z Jego słowa i wiemy, że one są najlepsze, mimo że one nas mogą na początku boleć. Dlatego, że nasza dusza, nasze ja, ono się opiera często, naszym ciele opiera się tym Bożym rzeczom. I na tym polega to, że Pan Bóg chce, żeby to, co duchowe, ono oddziaływało na każdą sferę naszego życia, naszą duszę i nasze ciało, żeby wszystko było podporządkowane Jego woli, Jego panowaniu, Jego władzy. I myślę, każdy z nas może i powinien modlić się w taki sposób, Panie, wszystko. Ja chcę mieć takie objawienie Królestwa, kiedy każda sfera, każda dziedzina będzie pod Twoim panowaniem, będzie poddana Tobie. Dlatego też, że kiedy ludzie w ten sposób, kiedy Królestwo Boże będzie w nas i będzie w naszym całym otoczeniu, to nie ma możliwości, żeby to nie zwróciło uwagi otoczenia. Nie ma możliwości, żeby to nie zwróciło uwagi naszego otoczenia. A jeśli nie zwraca, to znaczy, że jest coś nie tak. Pamiętacie, mówiłem wam, że kiedy ludzie widzą, będą widzieli wasze życie, wasze dobre uczynki, mają chwalić Ojca, który jest w niebie. Mają widzieć. I to jest to życie, do którego jesteśmy pociągnięci. To jest to życie, do którego jesteśmy powołani. Życie Królestwa. Życie, gdzie władza i panowanie Boga jest niepodważalne. I ja wiem, że nasze ciało, w naszym ciele toczymy bój często. W naszym ciele jest konflikt. My ciągle nasze ja chce o sobie dać znać. Dlatego Paweł mówi, ja podbijam w niewolę. Podbijam w niewolę moje ciało, bo ja chcę, żeby Chrystus mógł rządzić, żeby Chrystus mógł panować. Amen. Halleluja, chwała Ci, Jezu.